Jest nam niezmiernie miło uczestniczyć z Państwem w tej konferencji. Chcielibyśmy pokazać metodykę nauczania pchnięcia kulą, od tych ćwiczeń podstawowych, trzymania kuli, wypchnięć z miejsca, z marszu, z różnego rodzaju ustawienia. Zarówno w tej technice klasycznej, która niestety albo stety coraz bardziej jest w defensywie, zanika, i w tej technice obrotowej, w której nawet już coraz więcej kobiet, szczególnie w Stanach Zjednoczonych, bo tam na mistrzostwach ostatnich Stanów Zjednoczonych uniwersyteckich na 70 startujących 68 pchało w techniką obrotową, już tylko dwie do ślizgową. Także myślę, że jeszcze to kilka lat i to już nawet i u nas, czy w Polsce, czy w Europie, chyba ta technika obrotowa wyprze tą technikę naszą klasyczną. Zacznijmy może od... Czy jak będę mówił, będzie mnie słychać? Tak. Nie chcę tego. Nie chcę tego. Oddaję. Oddaję to, bo to słabe jest. Słabe. Zacznijmy może od sposobu układania kuli. Jakby dwa sposoby układania kuli. Dla obrotowców i będę mówił dla obrotowców i do ślizgowców, tak? Do ślizgowcy, weźcie kule sobie, jakieś tam takie nie za duże. Do ślizgowcy układają tą kulę bardziej z przodu, czyli niżej przy szyi, przyłóżcie kulę. Z łokciem lekko troszeczkę opuszczonym lub tak, ale to też jest indywidualnie, zależy od zawodnika. To nie jest tak, że jeśli ktoś pcha do ślizgiem czy obrotem, to ta kula musi być bardzo z tyłu przy obrocie lub bardzo z przodu przy doślizgu. Każdy zawodnik musi sobie sam ułożyć. Kanon jest taki, że ta kula jest układana troszeczkę bardziej z przodu, jeśli chodzi o doślizgowców, i nieco z tyłu z uniesionym łokciem dla obrotowców. Dla doślizgowców są też jakby dwa sposoby układania kuli. Z łokciem taki niemiecki, jeszcze wschodnio-niemiecki, DDR-owski sposób, z łokciem bardzo nisko lub nieco wyżej z łokciem uniesionym, podobnie jak przy obrocie. I teraz zaczniemy sobie od pierwszego elementu. Jak będziecie mieli tam taką młodzież czy dzieci, które się uczą, to najczęstszym błędem będzie to, że dziecko czy tam zawodnik już łapie tą kulę, przyciska do szyi, ale jak każecie mu pchnąć, to z reguły odrywa rękę i rzuca. Czyli takie pierwsze ćwiczenie. Przykładamy kulę do szyi, dociskamy mocno do szyi i odrywamy rękę. Żeby temu dziecku uświadomić, że ta kula ma być przyciśnięta, a nie trzymana. Spróbujcie kilka razy. Tu na podłogę jak spadnie, to chyba nic się nie wydarzy. Przykładamy, uwaga oczywiście na stopy, żeby nie spadła ta kula. Przykładamy i na sygnał, powiedzmy tam na klaśnięcie, odrywamy rękę, tak? Odrywamy rękę od kuli. Nie przesadzaj. Odrywamy, nie bójcie się. Daj Ania. Ania, daj. Ja zademonstruję, bo się boicie. Trzymamy kulę, odrywamy rękę od kuli, tak? I ta kula powinna spaść. Nie powinno być takiego elementu, że trzymacie kulę, kazacie oderwać i jest tak w ten sposób trzymana albo w ten sposób trzymana. Ania. Kilka takich ćwiczeń, żeby dziecko czy tam zawodnik zrozumiało, że ta kula ma być przez cały czas mocno przyciśnięta do szyi. Drugi element. Stajemy sobie gdzieś przed siatką, ewentualnie, jeśli mamy taką możliwość, naturalnie na hali lub w pole, zrobimy sobie w materace. Z tej samej pozycji przyciskamy, zawodnik skręca lekko tułów i wypycha przed siebie, kończąc nadgarstkiem. Ja to tłumaczę tak zawsze, że jak ktoś widział z tych dzieciaków, jak gra się w koszykówkę i kończy się, to jest podobny ruch, tylko nadgarstek musi iść na zewnątrz. Czyli nie w dół, tylko wyraźnie na zewnątrz, ale ruch jest bardzo podobny. Spójrzcie, stańcie, Ania, przodem do siatki, ustawienie obunóż i z tego wypchnięcie w siatkę. OK. Następne ćwiczenie, jakie można wpleść, to jest podobne ustawienie, tylko lewa noga, oczywiście dla praworęcznych, lewa noga z przodu, ustawienie w ten sam sposób. Zejście na nogę, skręt tułowia i wypchnięcie w przód. Ania, ty musisz zacząć sportem trenować, widzę.
I podobne ćwiczenie, przyciskamy kulę, maszerujemy 2-3 kroki, zakrywamy się, wypchnięcie. Staramy się oczywiście pilnować tego, bo najczęstszym błędem będzie opuszczanie łokcia i nazwijmy to tak wkręcanie żarówki, tak? Czyli ręka ma iść prosto, równolegle podłoża i zakończyć pchnięcie nadgarstkiem. Pierwszy ruch zaczyna się od barku, następnie idzie dłoń i zakończenie pchnięcia nadgarstkiem. Następne ustawienie, ustawiamy się w podobnej pozycji, ustawienie stóp. Oczywiście to też zależy od tego, jak jest wygodnie, ale mniej więcej 1/3 szerokości stopy to jest ustawienie drugiej stopy. Czyli jak stoicie w ten sposób, po odstawieniu to 1/3, najlepiej żeby gdzieś w granicach pięty była druga noga. W ten sposób ustawiamy się bokiem, przyciskamy kulę, schodzimy sobie na razie w takiej pozycji, bokiem do dnie, skręcamy tułowia i z tej pozycji pierwszy ruch, zdecydowanie pięta na zewnątrz, i wypchnięcie kuli do przodu, tak żeby pięta była uniesiona. Ważne jest, żeby stopa była skierowana palcami w kierunku pchnięcia. Ja mogę wziąć pokazać, bo widzę, wy nie umiecie tego. Bokiem nie skręcamy się, Ania, jeszcze. Jeszcze się nie skręcamy. Tak? I wypchnięcie. I tu będzie troszeczkę różnicy. Na razie pokazujemy ćwiczenia do tej techniki klasycznej, tego początku, chociaż samo przytrzymanie, same wypchnięcia z marszu i z ustawienia lewej nogi do obydwóch technik i klasycznej i obrotowej są takie same. Natomiast samo ustawienie wypchnięcia z miejsca już będzie się troszeczkę różniło. Teraz zmienimy ćwiczenie, podobnie, czyli ustawienie i skręcamy się już maksymalnie w prawą stronę, łokieć wysoko, lewa noga dotyka ciężar na prawej nodze. I teraz tak, tu też jest kilka szkół, ustawienie prawej stopy. Jeśli mielibyśmy linię, to ustawiamy prawą stopę. Niektórzy mówią, żeby ustawić tą stopę w ten sposób, pod kątem 90 stopni. Dużo łatwiej, bo jest dużo łatwiej wkręcić nogę, tak? Natomiast stopa powinna być ustawiana po doślizgu, już mówię, nie zupełnie palcami w kierunku, ale lekko pod kątem. A to ja później wytłumaczę dlaczego. Dobrze? Chodzi o to, że po doślizgu, jeśli wykonacie doślizg i ustawicie stopę w ten sposób, to ciężko jest odwrócić biodra. Jeśli skręcicie, to te biodra zaczynają się skręcać. Ale oczywiście na początku możecie próbować, żeby ta stopa była pod siebie ustawiona, tak? Klasycznie powinna być ustawiona palcami raczej do przodu. I teraz ustawiamy się z tej pozycji, zakrywamy się. To dla doślizgowców. Ania, tak? Z tej pozycji wypychamy, a dla obrotowców jest węższa pozycja, zejście, wyższa pozycja tułowia, skręcenie i ruch jest podobny, ale ruch jest od nogi oczywiście też, ale ruch jest z rotacją tułowia. Nie ma takiego wejścia do przodu, jak jest przy pchnięciu klasycznym, z pozycji klasycznej, tylko z rotacją tułowia. Konrad obrotowo, dziewczyny, pozycja jak z pozycji z miejsca. Chyba, że Ania na obrót się przerzucasz. Zakrycie, proszę spojrzeć. No Anka, ty zacznij trenować od nowa, mówię ci, bo facet to zarzuciłaś. Uważaj, uważaj. Uważajcie, może boleć. O właśnie. Wyższa pozycja, węższe ustawienie stóp. Druga stopa troszeczkę inaczej, bo trzymana lekko na palcach i wejście w rotacją bioder i rotacją barków. Następne ćwiczenie po tej pozycji z miejsca możemy sobie zrobić tak zwanego dwukroku czy trzykroku, nie ma to już, jeśli mówimy o technice klasycznej, tak? Możemy sobie zrobić w tej pozycji, że z ustawienia obu nóż cofamy prawą nogę, ustawiamy lewą nogę, przyjmujemy pozycję i z tej pozycji wypychamy, tak? Podobne ćwiczenie można wykonywać w technice obrotowej z tak zwanego dostawienia z obrotem, czyli zakrycie, dostawienie nogi i wypchnięcie. Ania z dwukroku, Konrad z dojścia. Czyli prawa noga, lewa pozycja, pchnięcie. Bardzo ładnie. No bardzo ładnie. Dobrze. Pozycja, dobrze. Znaczy istotną rzeczą jest to, żeby noga, która idzie pierwsza i druga, żeby się nie blokowały, tak? Żeby stawała ta noga wyraźnie zakroczna,
w jednej trzeciej lub na wysokości pięty nogi tej wykrocznej. Bo przy takiej pozycji będzie bardzo trudno skręcić biodra i ruch z reguły wykonuje się naokoło. Następne ćwiczenie, które można wykorzystać przy technice obrotowej, weź kulę, to jest pchnięcie z ustawienia przodem. Czyli ustawiamy się prawą nogą przodem, pozycję i... Nie tak delikatnie, luźno, powolutku, nie rób tego szybko, powoli. Poczekaj chwilę jeszcze. Ustaw się. Ważną rzeczą jest, że w momencie wejścia do tego obrotu kula była jak najdalej zawieszona, nazwijmy to w cudzysłowie, zawieszona z tyłu. W ogóle zasada jest taka, że sprzęt, czyli kula, ma być jak najdalej od lewej nogi. Czy to po doślizgu, czy po obrocie, jak najdalej od lewej nogi. Im jest bliżej lewej nogi, tym ten ruch jest mniej ekonomiczny i oczywiście sprzęt, czyli kula, porusza się po krótszej drodze. Późniutko. Możesz się zatrzymać. Elementy oczywiście zatrzymania. Można robić po wejściu obrót, zatrzymanie i z tej pozycji wypchnięcie. Czyli ustawienie przodem, prawa noga, jak najdalej kula, skręt barków i pchnięcie. U doślizgowców następnym elementem, jaki można wykonywać, będzie pchnięcie z tak zwanego klęku. A nie wiesz, o co chodzi? Na lewej nodze. To Ania zademonstruje. Tak. Klęk powoduje to, że najpierw musi zawodnik wstać do góry, przyjąć pozycję i wypchnąć kulę. Tu już Ania zaczęła, chodź na chwilę. Co jest istotne, przyjmij pozycję, normalną pozycję wyrzutną, tak? Co jest istotne przy pchnięciu? Tak jak Ania pokazuje, wejście zaczyna się od stopy, ale i ręka początkuje ruch. Ważną rzeczą jest, żeby kula była z ręką jak najdalej, czyli cały ten układ klatki piersiowej ma być jak najmocniej napięty. Ręka z barkiem idzie do przodu, a kulę jakbyście chcieli cofnąć. Żeby to było tak jak z procy się strzela, napina się proce i się strzela. To jest podobna sytuacja. Wejście stopą, biodrem i dopiero na samym końcu jest dostawienie i wypchnięcie ręką. Czyli wejście, napięcie, ręka rozciąga. Ostatnia faza, ja tak tłumaczę tym swoim takim małym dzieciakom, ostatnia faza mniej więcej ma polegać na tym, że tak jakbyście tą rękę trzymali i chcieliby się podciągnąć w przód. Zwiz na drabince i podciągnięcie w przód, czyli nie ucieczka w bok, a podciągnięcie w przód. Jakby ta lewa ręka służyła do podciągnięcia. Wtedy łatwiej może im to czasami zrozumieć. Można takie ćwiczenie wykonać. Zawiesić gdzieś kawałek gumy lub sznurka i próbować z tej pozycji wciągać się do przodu, tak? Żeby wciągać się do przodu, a nie uciekać w lewą stronę. Następne ćwiczenie dla doślizgowców. Czasami wykonywane jest tak zwane pchnięcie z dyszla, czyli noga, oczywiście w cudzysłowie tak w tej nomenklaturze naszej, pchnięcie z prostą nogą wymachową. Czasami się stosuje to ćwiczenie wtedy, kiedy na przykład ta technika kuleje. Ten doślizg jest taki trudny do zrobienia, albo się go wykonuje bardzo źle. Wtedy dużo łatwiej jest kopnąć tą nogą prostą, przyjąć pozycję wyrzutną i z tej pozycji pchnąć. Pokażę, nie? No. Czyli zejście na nogę, druga noga prosta, przez cały czas usztywniona noga, zejście, odbicie przez piętę i postawienie. Bardzo dobrze. Dużo ćwiczeń można robić takich, żeby nauczyć zawodnika wyjeżdżania w tył, żeby nie było pracy plecami pierwszego ruchu, bo to z reguły tak jest, że pierwsze co robi zawodnik to się prostuje i później przy złapaniu pozycji już jest na lewej nodze i właściwie ruch jest bardzo krótki. To można pokazywać takie ćwiczenia, nawet położyć materac czy krzesło, tak żeby zawodnik stojąc na nodze starał się przez piętę wyjść, tak jakby chciał biodrami usiąść na krzesło. Czyli najpierw wyjeżdżają biodra i dopiero później idzie całość. I jest też takie ćwiczenie, wiesz o co chodzi, nie? Wyjście, wyjazd, pięty, podciągnięcie? Rozjazd. Rozjazd, to zademonstruj. Rozjazd, teraz tak, tułów zostaje, a podciągamy dynamicznie nogę pod siebie. Dalej jest pozycja utrzymana i wypchnięcie. Cała zabawa polega na tym, że przy tym rozjeździe pozycja jest przez cały czas. I chodzi o to, że w momencie podciągnięcia nogi nie iść tułowiem do góry, tylko podciągnąć całą nogę pod siebie.
jak najdalej pod siebie prawą nogę, na niej zostaje ciężar ciała. W technice obrotowej po ustawieniu przodem możemy wpleść ćwiczenie ustawienia przodem, ale na lewej nodze. Przodem, bokiem na lewej nodze. I z tej pozycji wejście na prawą nogę, lewą nogę przytrzymanie, z zatrzymaniem zrób, dobrze? Czyli tam nogę, ważne jest, żeby tą nogę stawiać nie na środku koła, tylko w tym miejscu, w którym noga jest ustawiana, jak stoicie w kole, to w tym miejscu, żeby stawiać nogę, żeby ruch był do środka koła, tak? Powoli. Wejście, prawa, lewa i z tego pchnięcie. OK. I następny element z pozycji już pełnego doślizgu w kole, czy tu? Tam może być. Pełen doślizg z zatrzymaniem, z wejściem, czyli z zaakcentowaniem napięcia i dopiero wypchnięcia. Rozbicie na kilka faz, tak? Czyli tak, doślizg, przyjęcie pozycji wyrzutnej. Na razie zatrzymaj się tylko, tak? Zrób. No, no. Pozycja wyrzutna. Teraz jest wejście ręką, stopą, zaakcentowanie, zostawienie. Zobaczcie, jak najdalej ta ręka zostaje. Głowa nie patrzy za ręką, tylko stara się jak najdalej kulę trzymać od lewej nogi i z tej pozycji wypchnięcie. No super. W pozycji, w technice, przepraszam, obrotowej ustawienie już do obrotu z elementami, czyli też rozłożenie na fazy. Wejście do pozycji prawą nogą do środka, zatrzymanie z wejściem. Zatrzymaniem na końcu, wypchnięciem. Wejście, zatrzymanie, zatrzymanie i z tego wypchnięcie. Dobrze. I teraz z pozycji pchnięcia celowego, czyli pełen doślizg, pełne wypchnięcie z utrzymaniem. Super. Możemy wplatać takie, i teraz tak, w zależności od tego, jakie błędy popełniają zawodnicy, czasami jest tak, że lewą nogą nie blokują, czyli nie ma bloku lewą nogą, tylko zawodnik przejeżdża na lewą nogę i wypchnięcie jest takie, że właściwie odwrotne. Lewa noga jest ugięta, a prawa jest prosta, jak wypychają. To możemy wprowadzić takie ćwiczenia dodatkowe, że jednym z nich jest właśnie tego, to pchanie z tej pozycji usztywnionej nogi, czyli dyszla, a drugie, Ania, zrobić na progu, przez próg z lewej nogi, lewa noga na progu i przejście przez próg, tak? Czyli od razu na lewa noga na progu i przejście. Przejście przez nogę, tak, lewą, czyli ustawiamy zawodnika na progu, skręca się, przyjmuje pozycję wyrzutną, i z tego wypycha. Przechodzi przez lewą nogę z krokiem do przodu, o właśnie. Przejście przez lewą nogę z krokiem do przodu. Przy podwyższeniu niestety trzeba będzie, zawodnik będzie musiał się podnieść do góry, bo inaczej przejedzie kolanem do przodu, tak? Podobne ćwiczenie z pracy prawą nogą jest, ustawiamy prawą nogę na progu, wtedy prawa noga mocniej pracuje. Ustawiamy się i z tej pozycji zaczynamy atakować, tak? Noga, ręka i dopiero wypchnięcie. Można wprowadzić też ćwiczenia takie na początku. Ania, z progu zrobisz? Obrócz z progu. Ze skrętu, tak. Zaczepiamy palcami, skręcamy się, uginamy nogi, wypychamy biodra do przodu i wypchnięcie w przód. Z odbiciem, oczywiście z wyskokiem może być. No i następne elementy to jest oczywiście elementy połączenia. Czyli na przykład, Konrad, zrób jeden obrót, drugi obrót, zatrzymanie, wypchnięcie. Czyli tak, 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 tylko tam dalej stać troszkę. Połączenie. Wejście w obrót, przytrzymanie pozycji i od razu z tej, nie, od razu z tej pozycji ustawiamy się bokiem i wykonujemy następny obrót. Albo z zatrzymaniem, albo z pchnięciem. I to samo z doślizgu. Ania, zrobisz? Jeden doślizg, zatrzymanie, drugi doślizg, od razu pchnięcie, tak? Pozycję złapać, pozycja złapana i zejście i drugi doślizg, pchnięcie. Oczywiście tych ćwiczeń można wprowadzać bardzo dużo. Złap sobie tu obrót, złap sobie obrót. Stań sobie gdzieś tam. I wejścia, tutaj piłka będzie uczyła pozycji, złapania pozycji zakrycia, czyli zakończenie pozycji plecami, nie skręcanie się, bez łatwiej wyegzekwować. Wbrew pozorom łatwiej z tą piłką będzie wyegzekwować pozycję wyrzutną niż z kulą. Spróbujmy normalnie z obrotu do zatrzymania, tak? Trzymamy. I pozycja. Co? Nic. To
To samo można robić z pozycji stojącej, czyli tak, żeby pracować biodrem. To albo trzymamy piłkę i wypychamy oburącz piłkę przed siebie, albo jednorącz, tak? To zależy od tego. Oczywiście wszystkie ćwiczenia z piłkami lekarskimi. Konrad, zrobisz z klęku pchnięcie? Tom, tak delikatnie, tak. Czyli pchnięcia z klęku, piłkami lekarskimi. Chociaż też to można robić kulą, ale piłkami będzie dużo łatwiej, tak? Pchnięcia z i tutaj jest dość łatwo wyegzekwować pracę. Pracę nadgarstka, pracę ręki, wszystko. Zrobię jeszcze raz. O właśnie. Pchnięcia z siadu rozkrocznego. Jeśli chodzi o ćwiczenie, to jest dosyć trudne. Konrad nie lubi tego ćwiczenia, ale dobre ćwiczenie jest. Ze skrętu z siadu rozkrocznego pchnięcia. O właśnie. To podobnie jak Leszek pokazał, bez pracy nóg koncentrujemy się na pracy samej góry i samych rąk. Starczy tak chyba. Co jeszcze? To chyba już wszystko, jeśli chodzi o te elementy, tak krótko, szybko, o te wszystkie elementy poszczególne. Oczywiście tych ćwiczeń można wprowadzać, można je modyfikować, tak? Natomiast no, takie podstawowe ćwiczenia, które po kolei powinny następować po sobie, to będzie dużo łatwiej. Oczywiście na początku dużą uwagę zwracać na to przyciskanie kuli do szyi, bo to jest bardzo istotna rzecz. To odrywanie kuli i rzucanie jest nagminne, bo zawodnik chce jak najdalej, myśli, że jak złapie, to rzuci tą jak pieczką palantową, no to niestety waży tam 3-4 kilo czy więcej i jest bardzo trudno. Natomiast przyciskanie tej kuli i wykańczanie, można robić te ćwiczenia nawet takie trzymając nadgarstek czy trzymając dłoń, żeby na wyprostowanej ręce i najczęściej spróbujcie, będzie tak, że napiera dziecko, puści i zatrzyma tą rękę. Nigdy, z reguły jest tak, może na 100 przypadków jeden, będzie tak, że ten nadgarstek wystrzeli. Przytrzymacie i zatrzyma rękę. I on musi mieć świadomość, że ta ręka ma pójść do końca, tak? Nie zatrzymać, tylko do końca pójść i wypchnięcie ma być zakończenie z nadgarstkiem.